Cześć, mam teraz na stole rozłożony na części odkurzacz Zelmer 01 z 1970 roku. Tutaj jest ciekawy silnik, który dzisiaj dokładniej obejrzymy. Rączka, worek na kurz, przewód, elementy mocowania silnika, przednia i tylna obudowa, no i papier z komory silnika. Kiedyś już oglądaliśmy podobny odkurzacz Zelmer 01A z 1972 roku, ale ten różni się od niego silnikiem. To jest właśnie silnik wyjęty z tego odkurzacza, wyprodukowany również w 1970 roku we wschodnich Niemczech w fabryce urządzeń elektrycznych w miejscowości Zul. Starszy model silnika z tej samej fabryki z 1958 roku widzieliśmy niedawno w odkurzaczu Omega 1060. Silnik ma jeszcze oryginalny kondensator przeciwzakłóceniowy marki Frolic z fabryki we Freiberg, również w NRD. Na próbę jeszcze przed rozmontowaniem i wyczyszczeniem podłączyłem silnik do 24-woltowego transformatora ochronnego, zresztą też pochodzącego z lat 70. z fabryki Fanina w Przemyślu. I silnik nawet działa, chociaż słychać łożyska i słychać, jak turbinki obcierają trochę o obudowę, ale jest to w każdym razie dobry znak. Tutaj mamy silnik rozłożony na części, to jest obudowa z uzwojeniami stojana i ze szczotkotrzymaczami, po bokach leżą wyjęte szczotki, chyba 5x6 mm, dekielek łożyska, wirnik z dwoma łożyskami, chyba 607 w rozmiarze 19 mm średnica zewnętrzna na 7 mm wewnętrzna na 6 mm szerokości. Obudowa łożyska od strony układu ssącego i oczywiście cały układ ssący z obracającymi się turbinkami, kierownicą, podkładkami i na końcu obudowa układu ssącego. Przyznaję, że oryginalne łożyska tylko nasmarowałem, jeżeli będzie z nimi bardzo źle, to je przy kolejnej okazji wymienię. Zobaczmy, jak to teraz będzie działało po podłączeniu przez regulator napięcia. Myślę, że jako zabytek może na razie być, a więcej o tym w najbliższym odcinku.